Dzień dobry, cześć wam wszystkim. Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby nagrać sobie, może nie sobie, tylko wam, szczególnie do chłopaków na szkółkę, taką prostą muszkę, coś a la komar, taki zwykły, najprostszy, składający się z tylko z kilku tam elementów. I lecimy. Wziąłem haczyk sobie taki zwykły do suchej muchy. Lecimy, zwykły sobie tułów nicią. Ja mam akurat jakąś taką zwykłą nitkę czarną. Obierzemy jeden raz, wystarczy. Do mniej więcej gdzieś takiej odległości. I tutaj sobie znalazłem promienie z bażanta. Ale wziąłem takie najciemniejsze, żeby one nie były takie typowo brązowe, tylko można powiedzieć praktycznie takie czarne, aż udało mi się znaleźć. I zaraz je wykorzystamy. Jeszcze sobie tylko dowiążę kawałek drucika na przewijkę. Nie wiem, gdzie ten mój drut się tutaj poplątał. Trudno, poplątał się, to będzie taki kawałek. Drucik taki jak zawsze, w kolorze brązowym. Akurat taki kolor mam pod ręką, więc taki zrobię. I na spokojnie drucik mocujemy. I teraz do tego, ile tutaj jest, akurat no 4 można powiedzieć, mogą być 4, może być mniej, możecie sobie dać więcej tych promieni spawia. Widzicie, na mocnym świetle jednak widać, znaczy nie spawia z tego z bażanta, widać, że to taki wchodzi w odcień ciemny, zieleń, delikatny brąz. Normalnie w takim świetle wydaje się dosyć ciemne, praktycznie wchodzący w czerń. No ale wiadomo, że to jest bażant, także będzie to bardziej pod kolor brązowy podchodziło. Końcówkę obcinamy, niekoniecznie, ale niech będzie. No i lecimy sobie teraz. Coś takiego jak przy zwykłej brązce. A teraz jak się obróciło już, jakby się obrócił promień i połączył, to widać, że jest bardziej brązowy niż mi się wydawało. Niestety nie miałem fajnych promieni w kolorze czarnym, bo chciałem, żeby to było wszystko w kolorze czarnym, a nie chciałem też używać dubbingu. Akurat dzisiaj nie miałem ochoty używać tego dubbingu czarnego. No i owijamy sobie zwoje. Można sobie robić, że każdy następny zwój będzie z ciut szerszą przerwą. Można, ale niekoniecznie. No i okej. I na koniec jeszcze delikatna jeżyneczka. Staram się, żeby była jak najmniejsza. Może tak. Niestety ten mój kogut tutaj, który mam, to chyba kapka koguta jest farbowana. I kiedyś była taka ładna czarna. A teraz niestety jej czarność przechodzi w bardzo ciemny zieleń. I w sumie nie zauważyłem tego, dopóki nie popatrzyłem na swoje ręce przy dłuższej ilości ukręconych much z tego. Możecie sobie użyć trzymadełka. Chyba nie będzie konieczne, ale
ale możecie. No i widzicie, teraz ta jeżynka jest taka jakby... Widać tutaj ten ciemny zieleń. Może wezmę tego trzymadełka jednak, będzie łatwiej. A 3 razy wystarczy. Powiem wam, że gdzieś miałem kiedyś taki fajny przyrząd, który można było nałożyć spokojnie na oczko haka. I wszystkie te stosiny się tak ładnie układały, ale na którymś z obozów, to już wy powinniście wiedzieć, chłopaki, gdzieś mi zaginął. W sensie takim, że u kogoś z was pewnie on jest. Ale używajcie, radzimy sobie bez tego. 2 węzełki mogą być. Na koniec można dać trochę kleju, ale nie trzeba. No i tyle. To było na tyle. Całkiem taka prosta muszka. Jak wam nie wyjdzie ta jeżynka taka idealna tutaj, jak mi też wyszła na przykład taka nieidealna, to się nie łamcie. Nic się nie dzieje. I tak taka muszka będzie wam bardzo pomocna w łowieniu. Bo jest naprawdę dosyć skuteczna. W szczególności jak już są cieplejsze dni. Polecam. Naprawdę zróbcie sobie kilka takich. No i to było na tyle. Do zobaczyska.